Ta pasta nie jest wytworem fikcji i została napisana w 100% na podstawie prawdziwych wydarzeń z życia autorki. Bądź mną, dziewczyna level, nieważny. Nic mnie tak nie wkurwia jak pozerki serio. Ale zacznijmy od krótkiego opisu tych oto stworzeń. Jest to połączenie wszystkich zjebanych subkultur, jeżeli w ogóle można tym to nazwać. Trochę z alternatywki, trochę z fisco, że rzepiary, wszystkiego po trochu. Buty Nike, Adidasy, ewentualnie Vansy, spódnice do pół uda i dekolt do pępka. Oczywiście klasyka opowiązuje, czyli full make-up i tipsy na pół metra. Najbardziej jednak wkurwiają mnie te ich małe torebeczki, które noszą wszędzie. Nie dość, że nie zmieścisz tam nic poza na najnowszym iPhone'em, kartą kredytową tatusia i balsamem marki Kremex, to ich chłoptasie za nimi noszą wszystko. Czasem nawet te zjebane torebki. Ich wygląd nie byłby aż taki wkurwiający, gdyby nie połączenie z wrednym charakterem. Wszystkie zachowują się jakby były niewiadomo jakimi księżniczkami lepsze od innych. Chodzą po korytarzach krokiem, którym nie potrafiłaby nawet modelka na wybiegu, prezentując swoje wdzięki. Są też puszczelskie i kilka razy w tygodniu zmieniają chłoptasia, ale ich najgorszą cechą nie jest danie nieciągłe cykanie sobie fotek tymi srajfonami, nie jest też kręcenie pieprzonych tiktoków, które są koroną pierdolenia i machanie dupą do kamery. Najgorszy jest ich pungliz To na dłuższą metę jest tak wkurwiające, że ja nie mogę. Oczywiście kochają się tych wszystkich BTSach, Harry Stylesach czy innych mendlesach. Na cały regulator mówią, jakie to one nie są tolerancyjne, a to gówno prawda w rzeczywistości. Robią to tylko dla mody. Kiedy naprawdę jest ktoś hejtowany ze względu na rasę, orientację, wagę, wzrost czy wygląd, one udają, że nie widzą problemu i mają glapki na oczach. Czemu ludzie, chcąc się do kogoś przypodobać, zachowują się tak dziwnie? A kiedy jest potrzeba, zachowują się jak idiotki. Wracając, ich gust muzyczny to nie jestem taki jak inne pak Bis, kłebo na kurwę, tak o inny reto. Ich upodobania polityczne to w skrócie gwiazdka, 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 gwiazdka. Gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka. Ale jeżeli się z nimi nie zgadzasz i wolisz kogoś innego, to już Cię wyzywają od złodziei, mafii i hipokrytów. Podobnie jakie masz inne zdanie na jakimkolwiek inny temat. Niech postrzeganie świata jest totalnie dziwne i niezrozumiałe. O książkach czy ambitniejszej muzyce albo w ogóle o czymkolwiek innym niż kolor hybryd na paznokciach nie da się nawet z niej porozmawiać. A nawet jeżeli to pieprzą trzy po trzy tym swoim pągliszem i brzmi to mniej więcej tak SHUT UP BITCH I TAK NIE MASZ RACJI GO AWAY SPIERDALAJ Zdarzają się też bardziej alternatywne egzemplarze tego gatunku. One są jeszcze bardziej szkodliwe od podstawowej wersji. Ciągle pokazują światu, jak to nie jest im smutno i źle. I oczywiście wszyscy mają źle, ale one mają gorzej. I muszą pokazywać wszystkim swoją urojoną depresję. Tak się atencjonują, że ja nie mogę po prostu. Wpływa to na osoby, które naprawdę mają problemy i są porównywane do tych atencjuszek. Gdyby mnie na długość ręki dopuścili do tego, to mm, nie ręczę za siebie. Bez, proszę wyrozumiałość, bez to mój debiut.